Witam serdecznie na czytaniu na marzec 2022 roku. Wszystkie raczki pasują dla Was karty. Ciekawe, co słychać u raczków. 2022 rok, marzec. Jedna karta wypadła już dla tutaj raczków. Pasujemy dalej. O, powypadały kolejne karty. Raczek, praca, samopoczucie, miłość, związki, raczek, praca, samopoczucie, miłość, single. Co jest przed Wami ukryte oraz rada. Wasze społeczeństwo, osoby z otoczenia. Drogie raczki, w miesiącu w marcu będzie to dla Was miesiąc podejmowanych decyzji. W tym miesiącu też możecie czuć przy tym taką troszeczkę niepewność siebie. Mogą być to rzeczy też, w których będziecie musieli podejmować te decyzje. Mogą być to rzeczy, w których też Wy nie macie zbytnio takiego obeznania i będzie to też dla Was troszeczkę taką ruletką w sumie, co tutaj zadecydować. Jeżeli chodzi o przychylność Wam pewnych osób w tej sytuacji, no to jeżeli chodzi o mężczyzn w wieku tak od 30 do 40, nawet 5 lat, to te decyzje, jeżeli będą Wam pomagali podjąć takie właśnie osoby w tym wieku, mogą nie być do końca trafne. Tak, jeżeli chodzi o właśnie podejmowanie tych decyzji, to jest to wasza dobra wola, na co się będziecie decydowali. Od Was to tylko będzie zależało. No ale tak jak mówię, tutaj ta niepewność cały czas gdzieś tam będzie. Jeżeli chodzi o pracę, no to raczki tutaj na pracę, Wy macie koniec przestoju, Wy zaczynacie działać, możecie nawet działać w sposób taki dosyć niezgodny z pewnymi zasadami, z regułami. Możecie tutaj się też nawet pociągnąć do pewnych manipulacji na przykład lub takich nieczystych zagrywek. Ale to Wy właśnie dążycie do Waszego celu, po prostu, aby osiągnąć w ten sposób sukces. Także są możliwości w miesiącu marzec takie i po prostu to tutaj może mieć jakiś w tym cel. Zwróćcie uwagę tylko, aby przy tym też nikogo nie skrzywdzić, bo jest tutaj też na społeczeństwo właśnie w karcie przy ludziach, że możliwe, że zranicie po prostu kogoś w Waszych działaniach w miesiącu marzec, ale Wy nie będziecie się też tym zbytnio przejmowali. Być może są to też takie sytuacje, gdzie Wy nawet nie będziecie świadomi tego, że Wy moglibyście akurat w ten sposób wtedy kogoś zranić, moi drodzy. Także mogą być to też przypadkowe działania, które od Was wyjdą. Także ostrożnie. Wasze samopoczucie to już jest zakończenie pewnej drogi nauki odnośnie pewnych spraw, czy finansowych, czy związanych z karierą. Wy już weszliście na pewien pułap, gdzie czujecie się no już na siłach, aby móc w tym momencie działać. W miesiącu marzec, drogie raczki, możecie być też obojętni troszeczkę na sytuacje, które Was otaczają, szczególnie negatywne, jeżeli będą jakieś konflikty w Waszym otoczeniu, to między Waszymi kolegami załóżmy, to Wy nie będziecie się w te konflikty tutaj mieszać, nie będziecie pomagali je rozwiązać, będziecie bardziej się temu przyglądali.
Też możliwe jest to, że jakaś para, wasi znajomi, którzy są w związku akurat teraz, też mogą się po prostu ze sobą rozchodzić i to są rzeczy, na które po prostu wy nie macie wpływu, nie możecie nic zrobić i musicie po prostu patrzeć, jak sytuacja się w danym momencie po prostu rozwija. No ale ewidentnie nie jest tam dobrze. Także tutaj też karty są, ale to są też karty po prostu na kogoś z waszego otoczenia. To nie jest dla was negatywne, aczkolwiek jest tu jeszcze w kartach, że te osoby, które się będą rozchodziły, którym wy nie będziecie mogli pomóc, one tak naprawdę wyjdą z tego wszystkiego cało dobrze. Także nie musicie się tym przejmować. Na miłość dla raczków jest to. Raczki będą chciały być w tym miesiącu, będą chciały zwracać na siebie uwagę. Będą chciały zwracać na siebie uwagę partnera, też przede wszystkim swoimi decyzjami, swoim podejściem. Wy jesteście pewni siebie w związku, aczkolwiek będziecie też potrafili słuchać swojego partnera w miesiącu marzec. Także jest to fajna karta na komunikację, jest to fajna karta, jak wy sami ze sobą się będziecie czuli. No i też taka karta zabaw, przyjemnego spędzania czasu ze swoim partnerem. No, bardzo fajne karty. Dla tutaj singli karta już nie jest do końca taka tutaj pozytywna ze względu na to, chociaż pozytywna może być całkowicie, jak najbardziej, jeżeli jakiś raczek nie chce się jeszcze z nikim wiązać, no i tak właśnie tutaj też wygląda, że albo nie będzie mógł, miał możliwości związania się z kimś, bo to będą osoby nieodpowiadające raczkowi, lub nie będzie po prostu chciał podejmować takich tutaj kroków, aby kogoś znaleźć, aczkolwiek będzie mogło troszeczkę wam doskwierać tutaj, troszeczkę taka właśnie samotność gdzieś, co też może was w pewnych kwestiach waszych takich miłosnych troszeczkę was blokować. Ukryte przed wami jest to, że wy jesteście postrzegani przez samych siebie troszeczkę za, tak troszeczkę jesteście postrzegani przez pryzmat ideału. Także zwróćcie uwagę, czy na pewno tak, jak uważacie i robicie, czy to jest na pewno dobre. W niektórych sytuacjach jak najbardziej, ale tu jest też taki przekaz, że to chodzi o pewne sytuacje związane z też właśnie z partnerem, czy to na pewno dobrze robimy. Także zanim coś zrobimy, zanim coś powiemy ważnego, w ważnych sprawach, przemyślmy to i wtedy działajmy. Radą dla was jest, aby w tym miesiącu troszeczkę takiego wprowadzić indywiduum, aby sami troszeczkę ze sobą podjąć pracę nad pewnymi naszymi zachowaniami, nad naszymi myślami, zrobili taki troszeczkę porządek sami ze sobą. To jest też czas dla raczków właśnie tutaj taki fajny, jeżeli chodzi o tutaj spokój dla samego siebie. Uważajcie też, żeby nikogo właśnie przez przypadek nie zranić, bo jeżeli wy zranicie też kogoś, nawet nieświadomie, to wy możecie po prostu też dostać tak zwanym rykoszetem, ale wy będziecie mieli akurat w tym miesiącu zawsze kogoś, kto też będzie z wami blisko. Dziękuję, drogie raczki, za obejrzenie czytania na miesiąc marzec. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wam się sprawdzi. Jeżeli sprawdzi wam się, proszę o taką, tak zakomunikować tą łapką w górę, że jest właśnie tak, jak powinno być. Nie z każdym będzie to oczywiście rezonowało, bo to są karty ogólne. Nie dla wszystkich, wiadomo, nie są indywidualne.
No i zapraszam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału oraz zapraszam do codziennej karty dnia. Dziękuję raczki za obejrzenie i trzymajcie się cieplutko. Cześć!